Nazywam się Józef Pękala. Zajmuję się modelarstwem. No my zaczęli z bratem takie robić samolociki, szybowce, łódki. Tak, topiło się nam to, ale my robili. Fajna rzecz była. I to tak od małego dziecka chyba. A później, bo to było bardzo ładne. Takie modele, nie? To przeróżne modele. Z tych małych modelarzy. To były fajne rzeczy. Teraz tego już nie wiem, czy to już chyba nie ma. Zapałek. To mi tu powiedzieli, że tu nikt nie robi z tego, z tych zapałek. Robi tu ktoś w Kętach? Chyba nie. A to pokazywali kiedyś w telewizji. Nie wiem, ja też zrobię zapałek. Bo można z różnych rzeczy można robić, ale wiem, że to zapałek. No tam na przykład stodoła, co mi się kombinował, skąd wziąć te słomę na dach. Siano tu narwa, tam jest furmanka, przywiezła siano, nie? No ostrewki, są brony, wawozy. Chciałbym jeszcze takie, a ja bym sobie wyrzeźbił nawet. Ale nie mam kawałków lipy, żeby było. Mi żona mówi właśnie o tych zapałkach. A w telewizji ładny był zapałek. A i później, a co, ja nie potrafię, robię zapałek. A ktoś mówi na przykład, że tam jest 2000 zapałek, czy to jest bajka. To się nie da. To można powiedzieć 5000, 6000, a to się nie da. Zapałków dużo trzeba wyrzucić, bo są krzywe. Niedobre. A to jak właśnie to tak ktoś lepi, tak. A jak się to chce mieć ładne, to muszą być ładne zapałki, fajne, równiutkie, proste. Podkład, trzeba mieć na czymś podkład. To jest ważne, to jest sztuka, to jest właśnie ważne podkład zrobić. I to później jest tak, to są patyczki z szaszłyków. Później są mniejsze, to są z wykałaczek. Najgorsze rzeczy to było te folie taką kolorową. To było trudno. Później mi poprzenosili tu takie nauczycielki. To jest plastyczka. Już na emeryturze też mi przysłała takich różnych kolorowych, bo mówi, pan to zużyje na to. A mnie się wszystko przydaje. Ja to nie wyrzucam nic. Jak jest taki odpadek, to chowię, bo on się przyda na następny raz do czegoś. Dużo, dużo jest, można się nauczyć bardzo dużo właśnie z tych małych modelarzy. Ja to zawsze będę powtarzał, bo są dzieci, co robią te szopki. I oni powinny mieć wzór jakiś, skądś wziąć. No jak im to nikt nie pokaże, no i trzeba być spostrzegawczym, moje zdanie. Naszkicuję sobie i później, no żeby to miało wygląd, żeby to było, no to trzeba narysować sobie, naszkicować, a troszkę wychodzi, troszkę nie, troszkę pisze na brudno, a później już raczej tak linijka, suwmiarka i wszystko elegancko, pomalutku. I zobaczyłem, taki folder był wycieczkowy w spółdzielni po sodach, żebym wychodził. Wie, czyje to i kto to wystawił? A tam jest kierownik taki. Mówię, panie kierowniku, nie dałby mi pan ten folder z tego okna. Urwał. No i zrobiłem to z tego zdjęcia. To prawie koło 2 lat. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Ja wiem, chyba, żebym się bardzo wziął, albo chory byłem, albo ja żebym się bardzo wkurzył, to zostawiłem. No i podumałem. Nic bym nie wymyślił. Poszedłem spać i w nocy się to tam gdzieś poukładało. I jest, tak jak ten Dobromirek krzyknie, nie? Jest pomysł. A czasem trzeba przerobić. Jak coś nie wychodzi, to się nie trzeba wkurzać. Zostawić. Odstawić, przejść przez 15 minut i świecić, bo się czasem człowiek wkurzy. I raz przymierza, drugi raz, a idzie się kiwnie nawet na suwmiarce. Milimetr te, a później jak wychodzi, to wyjdzie i centymetr. Krzywo, jeju, Maria. Trzeba tak wycinać, piłować, kleić. Strasznie te rany świata to jest robota dla zegarmistrza.
takie maleństwa, no to przez lupę, a wywiercić tą wiercła robił z takich drucików półstalowych. Bo ja żem kupił, no to ledwie, to wrzęć tą wiertarką, ledwie przyłożył, to wiertło pękło, nie? No to lepiej takim wiertełkiem robionym rozklepać. No lubię to, lubię sobie robić. Tu mój kącik, bo jak tu synowa z synem mieszkała, to teraz mam tu ten pokój do mojej dyspozycji. No i to jaki to bajzel, to jest wszystko. No jak coś trzeba szlifować, to idę do kuchni. A żona czy mi pomogła, no to jest fajne, jak mi, to nawet lubię, jak mi coś powie, to nie jest za bardzo ładne, nie to, no to mi to coś piknie, to mi to tak. A jak pomogła, no czasem mnie wkuła, nie? Na przykład to mi zasugerowała pani Alata z muzeum, żeby robić z odkrytym dachem. No to robię tam z odkrytym dachem i na przykład ktoś zasugeruje coś, tak jak był szlachecki domek, dworek, musiał być ganek, no to więc ganek jest, zrobiony ganek. No i tam jest sień, tam w tej sieni to też tam różne rzeczy ludzie mieli, to tam porobione, nawet żarna są zrobione, no ale nie mielą. No i takie wiaderka, ławeczka i teraz kuchnia jest gotowa. Teraz robię pokoik dziecinny. No to tam właśnie jest kołyska. Jest zrobiony piec kaflowy. Stolik okrągły, a tam później będzie jeden pokój gościnny i sypialnia. No i już mi tam właśnie żona mi mówi, a tam na tym jest, że komodę trzeba zrobić, nie? A ja komodę pamiętam. Jak wiem, jest tutaj jest, ale ja pamiętam, jak moja ciotka miała komodę. To mi też utkwiło w pamięci. Pamiętam, jak ona by szuflady, góra otwierana, tak? Tu będzie studnia, co jest, będzie taki kołowrot, będzie się kręcić. Co było najważniejsze? Panie, to by tak było trzeba zrobić, żeby był ustęp. Ja mówię, jak ustęp? No wychodek. No bo tak się to nazywało. No to jest, zrobiłem. No. Później jest stajnia, tam różne zwierzątka. Właśnie żona idzie do sklepów i szuka, jak są zwierzątka. No i tam tych porę, no jest jedna świnka, ładna, różowa, ale to jest za mało, tam by się mi przydało więcej. No trzeba im dać jedzenie tam, no to jak, żeby się nie zepsuło, z gipsem troszkę porozrabiać, tak, sianka dać, nie? Jest konik. Później jest sień. Kot też tam taki jest, ale to nie wiem, czy ten kot tam będzie. No, to jest taki półszlachecki domek. A okna to są z takich listeweczek cienkich porobione. Ja chciałem zrobić Titanica. Bardzo trudno było dostać. Chciałem zrobić Batorego. I też trudno było, to było z małego modelarza. Ja go zrobiłem, chciałem i zrobiłem. Dobra, drugi raz... Pewnie, żebym robił, ale drugi raz mi się już nie chce. Było tak, że robił więcej razy. Na przykład Dar Pomorza. Ja miałem, koledzek zrobił, sąsiadka chciała. No to i zrobiłem. Ale nie lubię. Co bym chciał zrobić? Ja sobie robię to, co mi się... Jak mi się coś pani spodoba, to cudownie ma. Dotąd będę chodził, dotąd bym chodził, dotąd będę robił, dotąd będę... Nie, aż to będę miał.